Witam serdecznie na pierwszej części konferencji po meczu AZS Warszawa z Lechem Sopot, mecz numer 3, niesamowicie za ciężko, wszyscy widzieli końcówkę, wszyscy przeżywali to bardzo, myślę, że najbardziej trenerzy od zespołu, zatem trener Mariusz Niedbalski jako pierwszy, panie trenerze, pan co na tego spotkania. Powtórka z rozrywki, jeżeli chodzi o sytuację, która z zeszłego roku, teraz tam jest bardzo, bardzo trudna sytuacja, przegrany 2-1, musimy być w się przyjmować źródła, organizować następne rundy, prowadząc nas nowa punktami przy tak niskim wyniku, no i porozumienie nie są w stanie tylko w tak krótkim czasie, czy tak głupie błędy, wynikające chyba troszeczkę z rozluźnienia. No ostatniej akcji nie rozumiem, tak? Nie rozumiem, czy myśleliśmy, że straciliśmy ten punkt, więc nie rozumiem. Dziękujemy serdecznie trenerowi. Jest pierwszy strzelec z zespołu Sopotu, Frank Darnek-Pitz. Though we played a tough game tonight, we have to give them credit for playing through all 40 minutes. Just unlucky to lose the game like that. We're down 2-1, so we just got to come back to 2 straight. Przed chwilą słuchaliśmy trenera Niedbalskiego i Franka Darnera, a teraz ocena naszego zespołu. Już ten pierwszy głęboki oddech zrobił trener Zoran Slederowicz, panie trenerze, pan ocena tego, co się działo niesamowitego, szczególnie w drugiej połowie. Żeby powiedzieć o drugiej, to musimy o pierwszej, widać było, że mieliśmy napięcie, takie nacisk, taki blowach. Nie graliśmy po prostu na 100% swoich możliwości. Trochę oczywiście to każdy zawodnik i trenery są normalnie pasowani. Taki bardzo ważny mecz i przed swoim kibicami tutaj musiło coś powodować, żeby się tak czuli. I za tego wyszło tak troszeczkę słabsze ta pierwsza połowa. Myślę, że bardzo dobrze reagowały, zespół reagował, zawodnicy na przerwie. Porozmawialiśmy i wszystkimi doszło do głowy, że nie ma żadnego nacisku, bo tylko trzeba zagrać tak, jak potrafiliśmy, jak pokazaliśmy zagrać ostatni mecz z Trefem i to będzie wystarczyło, że wyniesiemy taki wynik jak dzisiejszy. O statystykach nie pytam za dużo gadał, najważniejszy jest wygrany mecz i mówię, idziemy dalej, następny mecz, spróbujemy zatrzymać spokój, tylko myśleć, jak zagrać, bo wszystko zależy od nas. Wszystko zależy od nas. I każdy wynik zależy od nas, jeśli razem będziemy grali dobrą atmosferę, motywację dobrą, to możemy z każdym wynik. Dziękuję. Dziękuję serdecznie trenerowi. Łukasz Wiśniewski. Łukasz, teraz twoja ocena tego niesamowitego meczu. Dzień dobry wszystkim. Ja myślę, że to było bardzo ciekawe spotkanie. Dwie drużyny naprawdę pokazały kawał dobrego basketu. Trzecie spotkanie w tak krótkim czasie to jest szafy, bo tak naprawdę nic od pierwszego ani my nie zrobimy, ani oni. Także teraz tylko która drużyna pokaże więcej woli walki, pokaże charakter i praktycznie to wszystko będzie się trzymała razem. Tym zwycięstwem dziś odnieśliśmy sobie ogromną szansę na półfinał. Może jeszcze kilka miesięcy temu nic ten zespół nie wierzył. 12 ludzi plus cały sztab trenerski. Jednak doszło do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. I w sobotę, w niedzielę wychodzimy na parkiet, to tak naprawdę być albo nie być, co znaczy nic nie tak sobotę.